Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki i starszy Szymon. Dzisiaj mamy zajęcia we dwóch, bo młodszy Szymonek nie może. I Szymon ma takie zadanie. Na ile sposobów da się poustawiać trzy cyfry? 1, 2, 3. Czyli ile liczb trzycyfrowych da się ułożyć z nich? Nie powtarzając żadnej cyfry. Czyli dla sześciu cyferek masz tych liczb ile? 6. A dla czterech cyferek? Jeszcze nie wiadomo, tak? Już masz sporo ułożonych, ale jeszcze chyba nie wszystkie. 12. Na razie masz 12. No zobaczymy. Zobaczymy, ile będzie wszystkich. To jest kombinatoryka. Wiesz co, to co robimy w tej chwili, to się nazywają permutacje. Wiesz, robimy permutację. Układasz permutację. Tu ułożyłeś permutację trzech liczb. Wypisałeś wszystkie, że ich jest 6. A teraz układasz permutację czterech liczb. I właśnie, ile ich będzie? Tutaj wypisałeś sobie trochę, tak? Ile masz już wypisanych? 12, tak? A czy to już wszystkie? Nie. A masz jakiś sposób obliczania tego? No zobaczymy. Szymon sobie chwilkę pomyśli, ja się na chwilkę z Państwem rozłączę i za chwilę się połączymy znowu. Szymon się zastanawiał, ile na ile sposobów da się poustawiać cztery cyferki, 1, 2, 3, 4 i wymyśliłeś w tej chwili jaki wynik? Że, 16. Że da się na 16 sposobów poustawiać je, tak? Dlaczego? Przekonaj mnie. Przysuń się troszkę bliżej, dobrze? Żebyś był widoczny. Dlaczego tak uważasz akurat? Popatrz, trzy cyferki, 1, 2, 3. Na ile sposób możesz poustawiać? 1, 3, 2 i tak dalej. I tych sposobów jest 6. A teraz mamy cztery cyferki. 1, 2, 3, 4. Potem może być 1, 2, 4, 3 i tak dalej. I popatrz, z jedynką na początku ile będzie tych ustawień? 4. 4? Na pewno? Z jedynką na początku. Jeżeli jedynka będzie na początku, to ile cyfr możesz przestawiać, czyli permutować, tak to się mówi. Jedynka jest zaklepana, że jest na pierwszym miejscu, jest tutaj tak jakby przybita do pierwszego miejsca, jedynka. A pozostałe możesz przestawiać, więc ile możesz przestawiać cyfr? 3. To te trzy cyfry, 2, 3, 4, może być tak, 2, 3, 4, 2, 4, 3. To ile będzie z jedynką na początku tych permutacji, tych ustawień? Trzy cyfry możesz ustawiać na ile sposobów? 6. Na 6 sposobów. To z jedynką na początku ile będzie tych ustawień? 6. Tak, z jedynką na początku będzie 6 ustawień. To ile będzie wszystkich ustawień, czterech cyfr? 24. 24. Dlaczego? 6 razy 4. No tak, zgadza się. 6 razy 4 to jest 24. Dobrze. A teraz powiedz mi, popatrz, tutaj taką tabelkę zbudujemy sobie. N, a tutaj będzie PN. PN to są permutacje elementów. Jak jest jeden element, to na jeden sposób możesz go poprzekładać? No na jeden sposób, prawda? Jak są dwa elementy, na jeden sposób można poprzekładać? Na dwa. Trzy elementy, na jeden sposób można je poprzestawiać? Na sześć. Cztery elementy. 24. Na 24 sposoby. A jak myślisz, 10 elementów, na ile sposób da się poprzestawiać? 10 elementów, patrz, tutaj ja to na dole napiszę. Tutaj. Spróbuję odgadnąć, tak na oko powiedz, że około. Jak myślisz, jak ci się wydaje? 10 ludzi, jeżeli się ustawi w kolejce, to na ile sposobów oni się mogą poprzestawiać? Bliżej biurka sobie siąść. Jak myślisz? To tak jak ci się wydaje, no. Że około to tych sposobów około może być ile? Około 100, około 200 sposobów, jak myślisz? 600. 600, tak? No dobrze, zaraz się o tym przekonamy. Tutaj damy pytajnik, no nie?
Dobrze, już wiesz, że cztery elementy mogą się poustawiać na 24 sposoby, tak? Czyli permutacji czterech elementów, Pn, P4 to jest 24. Dobrze, a teraz 5 cyfer. 1, 2, 3, 4, 5. O, tutaj bez przecinka. Na ile sposobów one się dadzą poustawiać? Spróbuj się nad tym zastanowić. Jak 23. Słucham? To 5? Tak, tak, tak. Teraz przestawiasz 5 cyfr. Na ile sposobów możesz to zrobić? Jak ci się 120. 120 sposobów. To tutaj napiszemy w kółeczku. 120. Dlaczego? Jak to wyliczyłeś? Wytłumacz. W tych czterech było jest 24. I razy 5 było... Może być 5 tysięcy. Różnych tysięcy. Znaczy, chodzi ci o to, że na pierwszym miejscu może być 5 cyfr, tak? Czyli tak, z jedynką na początku będzie... Ile permutacji? Z jedynką na początku? 24. 24. Z dwójką na początku? 24. No i tak dalej, tak? Czyli robisz 5 razy 24, to jest 120. Dobrze. Czyli mamy tą tabelkę dalej, że tu będzie 120. A teraz 6 cyfr, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, przecinek nie w tym miejscu postawiłem znowu. Nie wiem, skąd mi się to bierze. Tutaj dajemy 6. No i potem przestawiamy dalej. Na przykład 1, 2, 3, 4, 6, 5. Inna permutacja. To są permutacje. Ile permutacji teraz będziesz miał wszystkich razem? 720. Jak to wyliczyłeś? 6 razy 120. Dlaczego? Bo jest 6 liczb na początku. A z tyłu będzie znaczy, 120. Znaczy na początku może być jedna z sześciu liczb, tak? Czyli mamy sześć możliwości. A pozostałe pięć można poprzestawiać na 120 sposobów. No tak, czyli razem będzie 6 razy po 120. I to jest 720 sposobów, tak? Dobrze. No wiesz co, to tutaj tak wpiszemy. Dla sześciu jest 720. Wylicz dla siedmiu, dla ośmiu, aż do 10, dobrze? Pociągnij tą tabelkę teraz dalej. Dla 7 będzie ile? Jeżeli jakieś rachunki musisz robić, to rachunki możesz robić tutaj długopisem, dobra? A tu będziemy wpisywać gotowe wyniki. Jak teraz zrobisz rachunek? Powiedz. 20 razy 7. Tak. I teraz masz mazak. Dobrze. 5040. Tak. A teraz dla 8. Dla 8 zrób sobie rachunki tutaj długopisem. Wpisz to. Tak, 40. Zrób odstęp teraz. I odstępi 320. Dobrze. Teraz dla 9. Permutacja 9 elementów. A słuchaj, mam pytanie jeszcze do ciebie. Czy to ma znaczenie, czy to są cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czy na przykład literki A, B, C, D, E, F albo jakieś inne rzeczy? Czy powiedzmy, ustawień trzech cyfr będzie 6, a ustawień trzech liter ABC ile będzie? Też 6. Czyli permutacji. Permutacji trzech elementów jest 6, niezależnie od tego, jakie są to elementy, tak. To wpisz ten wynik. Znaczy, to wszystko poproszę, bo tak właśnie, tak. I odczytaj ten wynik. 362 888. Dobrze, a teraz
10 elementów. Na ile sposobów permutujesz? Tylko pisz wyraźnie cyferki, dobrze? Tak, i odstępy. O, dobrze. Tak, tylko tam na końcu tutaj są dwa zera, tak? I powiedz, odczytaj tą liczbę, co to jest za liczba? 306. Nie. To będzie już. 3000. Nie. 3 miliony. Miliony 600. 3 miliony 600. 28 tysięcy 800. 800. Więc tyle będzie permutacji 10 elementów. Czy to jest P10 po prostu. P10. Duże P się pisze. Permutacji 10 elementów jest tyle. A popatrz, a ty podałeś, że tych permutacji będzie około 600. Tak ci się wydawało, nie? Pomyliłeś się trochę? O ile się pomyliłeś? O, tak, pierwsze pytanie takie. O ile się pomyliłeś? 3. O? 3 miliony. 628 tysięcy i 200. 200. O tyle się pomyliłeś. A ile razy się pomyliłeś? Co by trzeba zrobić? Trzeba by podzielić tą liczbę przez tą, tak? Gdyby tu było 3 miliony 600 tysięcy, to ile razy byś się pomylił? Czyli wiesz co, zróbmy tak. 3 miliony 600 tysięcy podzielić na 600. Jeżeli dzielimy takie duże liczby, które mają sporo zer, to co robimy najpierw? Pamiętasz? Obcinamy zer. Słucham? Tak, obcinamy zera. Tyle samo po jednej stronie i po drugiej stronie dzielenia. I potem je dopisujemy. No, nie. Jak dzielimy, to nie. Nie, to teraz już... No, dzielisz pisemnie, no, można powiedzieć. No, czyli jakkolwiek. Czyli dzielisz tą liczbę przez 6 tylko. No tu będzie 6, tak. Tak. Znaczy, no to tak, tu jest 0 i co robimy dalej? Dopisujemy te 0. Czyli ile razy się pomyliłeś? Około 6000. Ponad 6000 razy się pomyliłeś. To spara pomyłka, prawda? To tak jakby ktoś mówi, że na przykład jedzie tam, że na parkingu stoi jeden samochód, a tak naprawdę stało tam 6000 samochodów, nie? No to jest spora pomyłka. Albo że gdzieś na rynku było zabranych 6000 ludzi, było tak naprawdę, a ktoś powiedział, że no tam był jeden człowiek, prawda? No to straszna pomyłka. Ale ludzie się wszyscy tak mylą. Zwykle ludzie podają jeszcze mniej, podają, że a będzie to ustawień ze 100, a może 50 nawet. Tak podają. Tak się ludzie mylą. Możesz też na swoich kolegach eksperyment zrobić i wytłumaczyć im, o co chodzi i zapytać 10 elementów, na ile sposób uda się przestawić, czyli permutować. To były permutacje. Dobrze, a teraz wiesz co? Spróbujmy wymyślić jakiś wzorek na to, taki, żeby móc szybko to obliczać. Popatrz. Jaki byś dał wzorek na permutacji n elementów? Tak, na literkach. Spróbuj wymyślić jakiś wzorek na literkach. Znaczy na liczbach. To znaczy, chodzi mi o coś takiego, żebyś podał jakiś sposób obliczenia, ile jest permutacji n elementów, nie licząc tak po kolei, że 6, 24, 120 i tak dalej. Tylko jakiś taki sposób na obliczanie tego. Szybki. No dobra, Szymon się chwilkę zastanowi. Ja kamerkę na chwilkę wyłączę. Przepraszam, nie poczekaj, wyłączałem kamerkę, bo myślałem, że Szymon się będzie długo zastanawiał, ale Szymon od razu to wymyślił. No wytłumacz, jak to... Poprzednią liczbę mnożymy przez 2, potem 3, potem 4, potem 5. I to... A zaczynamy od? Od 1. Od 1. No to popatrz, na przykład permutacji, jak byś zapisał permutacji 5 elementów? Permutacji, liczbę permutacji 5 elementów. Tak? Razy 4, razy 5. No i oblicz, ile to jest. 1 razy 2, razy 3, razy 4, razy 5. Tak. Wiesz, jakim symbolem się to nazywa? Zapisuję. 5 silnia. O, tutaj niepotrzebnie napisałem. Tylko 5. O, takie coś. Widziałeś taki znaczek już? Nie. No to jest wykrzyknik w języku polskim, ale to jest 5 silnia się czyta. Czyli permutacji 5 elementów jest 5 silnia. To permutacji n elementów będzie? Oczywiście. N silnia. Czyli
Czyli co? 1 razy 2 razy 3 razy, i na czym zakończę? Razy na końcu? Jeżeli to jest permutacji n elementów, to na końcu będzie, patrz, jeżeli permutacji 5 elementów kończy na piątce. Tak, na końcu będzie razy n, a wcześniej będzie jaka liczba? No n minus 1, no nie? Wcześniej n minus 2 i tak dalej. Dobrze. To wiesz co? Policz na przykład permutacji teraz 7 elementów. P7. Tylko ja tutaj ci zasłonię, żebyś nie brał stąd. Czyli napiszmy tak, że to jest 7 silnia, prawda, żeby się to utrwalało. Teraz wypisz, co to znaczy i sobie oblicz to. No napisz, że to jest to tak jak ustaliliśmy, tak. 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 To się równa. No i szybko sobie oblicz. Znaczy rachunki to możesz z długopisem, jak potrzebujesz w zeszycie sobie tutaj obliczyć. To już wszystko było obliczane, no ale chodziło o utrwalenie, żeby uczniowi się to wszystko utrwaliło. Nie muszę mieć. Słucham? Nie muszę. Aha, bo ty wszystko masz gotowe, tak? No to jaki będzie wynik? 5000. No napisz to. No tak, tyle będzie. Możemy sprawdzić tutaj. 0,4. Słucham? 5040, tak? Permutacja 7 elementów jest tyle. Dobrze. To Szymon, popatrz, tylko teraz jeszcze taka uwaga, że ile to będzie, no powiedzmy 2 silnia. 2 silnia to jest ile? To jest 1 razy 2, tak? Czyli to jest 2. I permutacji dwóch elementów? Liczba permutacji dwóch elementów to jest 2, tak? Bo można albo 1, 2, albo 2, 1, prawda? A jeden element, na ile sposób można permutować? Czyli 1 silnia. No to jest 1. A 0 silnia? 0. Nie, wiesz co, przyjmuje się, że 0 silnia to jest 1. Czyli jak nie ma w ogóle elementów do permutowania, to się przyjmuje, że można przyjąć, że jest jedna możliwość. No po prostu nic nie ustawiamy, bo nic nie ma do ustawiania. No tak możemy sobie to rozumieć, albo formalnie po prostu możemy zapamiętać, że matematycy przyjęli, że 0 silnia to jest po prostu 1. Dobrze, to tą rzecz już rozumiesz. To wiesz co, teraz dam ci inne zadanie. Zmarzymy to wszystko. Mam nadzieję, że się zmarzy, bo to jest taka tablica zaimprowizowana tylko. Nie jestem pewien, czy to wszystko będzie dobrze działać, ale mniej więcej. Tak, może czymś mokrym potem. Tylko popatrz, ty sobie teraz się zastanowisz na czymś takim. Popatrz, masz cztery liczby, 1, 2, 3, 4. Masz taki zbiór czteroelementowy. I z tego zbioru czteroelementowego masz wybrać dwa elementy. No to możesz wybrać tak, na przykład jedynkę i dwójkę. Możesz wybrać taki podzbiór, to się nazywa podzbiór. Ale możesz wybrać na przykład podzbiór, na przykład załóżmy 1 i 4. Albo na przykład podzbiór 2 i 3. I popatrz, i teraz zadanie twoje jest takie, ile takich podzbiorów dwuelementowych z tego zbioru możesz wybrać. Dobra? Na tym się zastanów. Możesz sobie wypisać wszystkie. Wypisz sobie wszystkie możliwości na początek. Szymon wypisuje wszystkie możliwości. Patrz, te nawiasy, to ja ci pokażę, jak się pisze tak dokładnie. Patrz. Tak się zaczyna, a tak się kończy, tak? O, tak. A tak się rozpoczyna. Ile masz tych wyborów? To się nazywają kombinacje, wiesz? Ty masz w tej chwili, ja to zabiorę, żeby mi przeszkadzało. Masz tutaj 6 kombinacji, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Będziesz jakaś inna? Nie, to są wszystkie. Dobrze. A teraz wiesz co, tutaj wyżej, czyli kombinacji, popatrz, to się tak zapisuje.
że kombinacji, zobacz, kombinacji dwuelementowych z czterech elementów jest 6. No masz rację. No to taki drobny błąd, pół punktu. To ile masz punktów już w tej chwili? 3,5. Dobrze, bo my się tak bawimy, że każda poprawka moja to jest jakiś tam punkt, albo pół punktu, albo 1/10 punktu czasami. A Szymon, popatrz, a wypisz teraz kombinacje jednoelementowe. No bo to od razu Ci zapytam, kombinacje jednoelementowe z czterech elementów, ile będzie? Spróbuj tutaj to wypełnić. Dobra, no Szymon, ile ich będzie? No to, słucham? Szymon, to wypisz te kombinacje jednoelementowe z czterech, czyli wszystkie podzbiory jednoelementowe z tego zbioru wzięte. Czyli tu będą cztery, tak? A wypisz je tutaj wszystkie po kolei. Dobrze, przesuń bliżej do tego, do biurka. Tak. Kombinatoryka, proszę Państwa, to jest w szkole średniej, w liceum albo w technikum. No chyba w drugiej klasie, tak. Albo w trzeciej nawet. A my sobie tutaj robimy z dziećmi też kombinatorykę. Dobrze, tak, są cztery możliwości, dobrze. A teraz wiesz co? Popatrz, teraz będą kombinacje trzyelementowe. Czyli ile będzie kombinacji trzyelementowych z czterech? O, spróbuj to od razu napisać, a potem jeszcze wypiszesz wszystkie je. Ile ich będzie? 24, tak? Uważasz, że będzie ich? Dlaczego 24? Dlaczego tak uważasz? Na pewno? Tyle? No to wiesz co, to wypisz je wszystkie tutaj. Czekaj, jaką pisałeś? Ale wiesz co, tutaj w tej linijce. 1, 2, 3 już jest, powiedzmy. Tutaj. Wypisuj na następne. Kolejność nie gra roli, tylko jakie liczby wpiszesz do zbioru, to jest istotne. Wiesz co, poczekaj, wypisałeś 2, 1, 3, tak? Ale wiesz co, to jest ta sama kombinacja, co tutaj, bo to są te same elementy. Napisane w innej kolejności, ale to nie gra roli teraz. To są tak zwane... To są kombinacje. No w kombinacjach kolejność nie gra roli. Także tego nie uznajemy za coś innego. To jest to samo. Rozumiesz? To tak jak byłoby, patrz, cztery zawodników biegnie, a trzech się kwalifikuje dalej. No to czy oni przybiegną tak, czy przybiegną tak, to jest wszystko jedno, bo tych trzech pierwszych, nie? Tylko czwarty. Więc to jest to samo. Wypisz inną kombinację. Ale przesuń się do biurka, żeby ci było wygodniej. Musisz kamerkę rozpocząć od góry. Kamerkę za taką, tak, tak, o właśnie, tak. I co tu wypiszesz? Jaka jeszcze tutaj, jakie inne kombinacje nie ma? Z tych czterech elementów wybrałeś trzy, ale możesz wybrać trzy inne, możesz? Cztery, dwa, trzy, to jest inna kombinacja, dobra, dobrze. Przecinek. Jeszcze inna. Trzymaj sobie tu rączkę na stole, żeby to prosto siedzieć. O, właśnie. Tak.
Ile już masz ich? Trzy. Nie. Zobacz. Tu jeden, dwa, trzy jeszcze jest. To też. Cztery. Masz cztery, tak? A da się jeszcze więcej, czy już nie? Słucham? Trzy elementowych. Da się więcej jeszcze? Słucham? Da się? Jaką jeszcze możesz zrobić? Poczekaj, 3, 1, 4 wziąłeś. A czy jej tutaj nie ma? Sprawdźmy. Sprawdź sobie, czy nie ma tak już takiej. 4, 2, 3, 1, 4. Wiesz co? Tutaj któraś się powtarza. W tych, które wypisałeś, na pewno któraś się powtarza. Szukaj takiej, która jest dwa razy napisana. Tu jest 4, 2. Musisz wyraźnie pisać, wiesz? 4, 3, 4, 2, 3. 4, 1, 2 i 2, 1, 4. Wiesz co, wypisz je tutaj tak jeszcze elegancko, dobra? Żeby one były ładnie wypisane wszystkie. Tylko tak wyraźnie, dobrze? Skaszę kamerkę, Szymon wszystko wypisze. Szymon wypisał wszystkie kombinacje trzyelementowe z czterech elementów. Czyli kombinacji, popatrz, tutaj napiszę sobie kombinacji trzyelementowych z czterech elementów jest ile? Dopisz sobie tutaj wynik. Jest cztery. A potrafiłbyś mnie przekonać, że innych nie będzie już? Jakoś? No to jeszcze pomyśl sobie, a teraz popatrz. Zbiór będzie pięcioelementowy. 1, 2, 3, 4, 5. Pięcioelementowy zbiór. I popatrz, ile będzie kombinacji jednoelementowych z pięciu? Ile będzie kombinacji, powiedzmy, dwuelementowych z pięciu? To będzie trudniejsze. Ale niektóre rzeczy będą... Aha, tu jeszcze jedną rzecz. Napiszemy sobie, ile będzie kombinacji czteroelementowych z czterech? O, popatrz tutaj. Co wpiszesz tutaj? Ile jest kombinacji czteroelementowych z czterech? Powiedz. 16. A dlaczego tak zrobiłeś? Wytłumacz. 4 razy 4 zrobiłeś chyba, tak? Ale dlaczego? Na pewno? Kombinacji czteroelementowych z czterech będzie 16. Popatrz. Kombinacji czteroelementowych z czterech to oznacza, że z czterech elementów wybierasz 4. To na ile sposobów to możesz zrobić? 4. Na 4 sposoby? Wiesz co, ja tu postawię pytajnik. Teraz mówisz, że 4, ale to wypisz kombinacje czteroelementowe, dobra? O tutaj. Z czterech elementów, z tych czterech. Wypisz. Wypisz wszystkie możliwości wyboru czterech elementów z czterech. Jeden. Jedna jest taka możliwość, tak? No to wypisz tą możliwość. Kupię sobie rączkę na stół też, żeby prosił to się wiedzieć. O, właśnie. Zamknij nawias, tak? Jest jeszcze jakaś inna możliwość wyboru czterech elementów? No nie, wybierasz wszystkie, to masz. Więc kombinacji czterech elementów, kombinacji czteroelementowych z czterech jest ile? Jedna. Pisz tutaj. Dobrze. No i popatrz. Tutaj określimy, ile jest kombinacji trzyelementowych z pięciu, kombinacji czteroelementowych z pięciu i kombinacji pięcioelementowych z pięciu. Popatrz. Wszystkie te rzeczy postaram się określić, ile ich jest. Spróbuj te, które potrafisz podać. Czyli 5 elementów z 5 jest 1. Tutaj będzie 5. Dobrze. A zastanów się, popatrz, ile będzie kombinacji 4 elementowych z 5? Pomyśl nad tym. Ile to będzie kombinacji 4 elementowych z 5? Na ile sposobu możesz 4 elementy wybrać z 5? No, Szymon się chwilę zastanowił. Szymon wypisał wszystkie kombinacje trzyelementowe z czterech elementów. Czyli kombinacji, popatrz, tutaj napiszę sobie kombinacji trzyelementowych z czterech elementów jest ile? Dopisz sobie tutaj wynik. Jest cztery. A potrafiłbyś mnie przekonać, że innych nie będzie już? Jakoś? No to jeszcze pomyśl sobie, a teraz popatrz. Zbiór będzie pięcioelementowy. 1, 2, 3, 4, 5. Pięcioelementowy zbiór.
I popatrz, ile będzie kombinacji jednoelementowych z pięciu? Ile będzie kombinacji, powiedzmy, dwuelementowych z pięciu? To będzie trudniejsze. Ale niektóre rzeczy będą... Aha, tu jeszcze jedną rzecz. Napiszemy sobie, ile będzie kombinacji czteroelementowych z czterech? O, popatrz tutaj. Co wpiszesz tutaj? Ile jest kombinacji czteroelementowych z czterech? Powiedz. 16. A dlaczego tak zrobiłeś? Wytłumacz. 4 razy 4 zrobiłeś chyba, tak? Ale dlaczego na pewno? Kombinacji czteroelementowych z 4 będzie 16. Popatrz. Kombinacje czteroelementowych z 4 to oznacza, że z 4 elementów wybierasz 4. To na ile sposobów to możesz zrobić? 4. Na 4 sposoby? Wiesz co, ja tu postawię pytajnik. Teraz mówisz, że 4, ale to wypisz kombinacje czteroelementowe, dobra? O tutaj. Z 4 elementów, z tych 4. Wypisz. Wypisz wszystkie możliwości wyboru 4 elementów z 4. 1. Jedna jest taka możliwość, tak? No to wypisz tą możliwość. Kupię sobie rączkę na stół też, żeby prosić, to siedzieć. O, właśnie. Zamknij nawias, tak? Jest jeszcze jakaś inna możliwość wyboru 4 elementów? No nie, wybierasz wszystkie, to masz... Więc kombinacji 4 elementów, kombinacji 4 elementowych z 4 jest ile? 1. Wpisz tutaj. Dobrze. No i popatrz. Tutaj określimy, ile jest kombinacji 3 elementowych z 5, kombinacji 4 elementowych z 5 i kombinacji 5 elementowych z 5. Popatrz. Wszystkie te rzeczy postaram się określić, ile ich jest. Spróbuj te, które potrafisz podać. Czyli 5 elementów z 5 jest 1. Tutaj będzie 5. Dobrze. A zastanów się, popatrz, ile będzie kombinacji 4 elementowych z 5. Pomyśl nad tym. Ile to będzie? Kombinacji 4 elementowych z 5. Na ile sposobów możesz 4 elementy wybrać z 5? No, Szymon się chwilkę zastanowi. Państwa, zanim kamerkę wyłączyłem, to Szymon już był gotowy do podania, że będzie 5. A wytłumacz, dlaczego 5? Za każdym razem, z każdego zbioru pozbywasz się jednej liczby. Aha, czyli po prostu z tych 5 elementów jedną odrzucasz, tak? Tak. Na przykład jak odrzucisz 5, to masz te 4 wybrane, tak? Jak odrzucisz 4, to będą te 4 wybrane. I możesz odrzucać jeden element z 5, no czyli jest 5 możliwości, tak? Dobrze. A potrafisz podać, ile będzie dwuelementowych i trzyelementowych z 5? To już gorzej. Trzeba by to wypisywać, no nie? Za chwilkę się zajmiemy takimi rzeczami. Ile to będzie? 10 mówisz? No napisz tą dziesiątkę. No napisz. Jak tak uważasz, napisz. To ja sam napiszę. A skąd ci do głowy przyszło, że 10 akurat? Za każdym razem pozbywasz się dwóch liczb, możesz... Słucham? Znaczy, jeżeli kombinacje dwuelementowe z 5, to dwie wybierasz. 4. Pozbywamy się 3. A wiesz co, ja mam takie pytanie do ciebie. Na razie tutaj postawię pytajnik, to nie jest pewne jeszcze, powiedzmy. I tutaj tego nie wiesz. Co będzie większe? Zobacz, mam takie pytanie. Kombinacje dwuelementowe z 5, czy kombinacji trzyelementowe z 5? Których jest więcej? To postaw znak odpowiedni tutaj. Znaczy, no jak wiem, tak, że to uważasz, że to jest większe od tego, tak? A dlaczego? Dlaczego kombinacji trzyelementowych jest więcej niż dwuelementowych z 5? Czyli mówisz, jest więcej możliwości wyboru 3 elementów z 5 niż 2 z 5, tak? Dlaczego tak uważasz? No nic, proszę Państwa, na tym etapie edukacji ja tu postawię pytanik na razie, dobra? Czy tego jest więcej? Dobrze będzie wypisać wszystkie te kombinacje. Czyli Szymon, popatrz. O tutaj, w to miejsce wypisz wszystkie dwuelementowe kombinacje z 5 elementów, dobra? Wszystkie możliwości. Tutaj, tak? Pisz go tak zwięźle, żeby się to mieściło. Kamerkę wyłączę, bo to będzie troszkę czas. Szymon wypisał wszystkie kombinacje dwuelementowe z 5 i jest ich, Szymon, ile powiedz? 10. No to dobrze, tylko odgadujesz, że 10. Dobrze, a ile będzie kombinacji trzyelementowej z 5? Z
Spróbujmy bez wypisywania podać ich liczbę. Osiem, tak? Dlaczego 8? Jak byś mnie przekonał, że 8? Wiesz co, popatrzmy, pomyślmy w ten sposób. Jeżeli masz wybrać 3 elementy, to ile elementów odrzucisz? 2. To odrzucisz 2 elementy. A na ile sposobów możesz odrzucić 2 elementy? Bo patrz, zobacz, jeżeli wybierzesz, zobacz, jeżeli wybierzesz 1, 2 i 3, tutaj, patrz tutaj, dobrze? Jeżeli wybierzesz 1, 2 i 3, to znaczy, że odrzucisz 4 i 5, prawda? Jeżeli wybierzesz 3, 4 i 5, to odrzucisz 1 i 2. To popatrz, zamiast myśleć, na ile sposobów możesz wybrać 3 elementy, to pomyśl, na ile sposobów możesz odrzucić 2 elementy. Czyli nie wybrać 2 elementy. 2 elementy możesz nie wybrać na ile sposobów? Na 10. Ale powiedz tak wyraźnie. Na 10. Na 10. No to jak myślisz, na ile sposobów możesz wybrać 3 elementy ze zbioru 5 elementów? Na 10. Dlaczego na 10? Dlaczego na 10 sposobów? Popatrz, mam takie pytanie. Czy tych wyborów i tych wyborów powinno być tyle samo? Tak. Dlaczego? Bo to może być tak samo, tylko że przy odrzucaniu. No po prostu, jeżeli wybieram 2, to odrzucam 3. Jeżeli odrzucam 3, to wybieram 2. No nie, automatycznie, tak. Prawda? Czyli tych i tych jest. Czyli tutaj dobry był ten znak? Tutaj? Nie. Nie, tu musi być równa się, tak? Prawda? Dobrze, i masz to określone już, te kombinacje. Dobrze. Wiesz co, na następnej lekcji ja Ci nauczę, jak sobie to szybko obliczać, bo teraz już chyba nie damy rady. Chyba tylko, że coś takiego jeszcze na sam koniec. Popatrz, na ile sposobów da się wybrać, załóżmy, 6 elementów z 7. O, kombinacji... 6 z 7. Tak. Ile jest kombinacji 6 elementowych z 7? 7. 7. A ile jest kombinacji 1 elementowych z 7? 7. A teraz popatrz, kombinacji, powiedzmy, 3 elementowych z 7 jest tyle samo, co kombinacji ilu? 2-elementowych z 7. Na pewno? 2-elementowych? 3 z 4. Poczekaj, kombinacji 3 elementowych z 7 jest tyle samo, co kombinacji... 4-elementowych z 7. Tak, kombinacji 4-elementowych z 7. A jeszcze może jedna rzecz, kombinacji na przykład 5-elementowych z 12 jest tyle samo, co kombinacji... 6-elementowych z 12. Nie 6, tylko... 7. 7-elementowych z 12. Bo wybrać 5 elementów znaczy 7 zostawić. Czyli 7 nie wybrać. No, na tyle sposobów znajdę, mogę nie wybrać 7, mogę na tyle sposobów wybrać 5, prawda? Takie zależności są. Dobrze, matematykę skończymy na tym. Pod koniec lekcji, proszę Państwa, uczymy się grać w szachy i... Tutaj Szymon, proszę Państwa, ma przewagę materialną. Ja mam może troszkę lepiej figury rozwinięte. Ale generalnie biorąc, proszę Państwa, mam ciężką sytuację, bo ja gram tymi srebrnymi, a Szymon gra złotymi, tak jakby tutaj tymi szachami. No, zobaczymy, proszę Państwa. Powiem Państwu potem, kto wygrał, ale zdaje mi się, że chyba przegram. Szymon, wiesz, co się mówi w takiej sytuacji? Ty grasz no, jedną z pierwszych partii w życiu. To możesz jeszcze nie wiedzieć, tak? Wiesz, co się mówi w tej sytuacji? Szach i mat, wiesz? Kucnij sobie, żebyś widział dobrze. Żeby cię było widać, dobrze? Bo gramy tutaj tak na razie w prymitywny sposób na krześle. To jest szach i mat. Dlaczego? Dlatego, że ja z królem nie mogę ani uciec nigdzie, nie mogę się ani zasłonić, nie mogę ci zbić tego hetmana, więc po prostu przegrałem tą partię. Więc brawo, Szymon. Ja wygrałem wcześniej chyba dwa razy, a teraz Szymon już dał mi mata. Brawo.